Dashboard! Tak nie wygramy sprawy. Dashboard! Dashboard! Teraz tak, teraz was słyszałem. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, mam nadzieję, że mogę was tak nazywać. Pozwolę sobie też włożyć rękę do kieszeni i będzie mi tak jakoś tak swobodniej. Szanowni państwo, to, że jesteśmy dzisiaj tutaj i to, co się dzieje tam, to jest skutek. Zostałem leśnikiem, pracowałem w lasach i obserwuję oba te środowiska od kilku lat, czyli środowisko łowieckie i środowisko leśników. Tak naprawdę o dobre imię myśliwych ja zacząłem walczyć o wiele wcześniej niż się pojawiłem w Puszczy Białowieskiej. To, że do takiej sytuacji dojdzie, mówiłem ja i mówili niektórzy z waszych kolegów i koleżanek, a po cichu gdzieś tam na polowaniach czy w domu wszyscy o tym prawie mówili. Skąd się wziął problem? I o tym należy sobie wyraźnie powiedzieć i walnąć się w pierś. Problem wziął się z obojętności. Ta obojętność spowodowała, że dzisiaj jesteśmy tutaj, bo to jest skutek. To jest skutek. Kto o to walczył, żeby taki skutek był? No oczywiście walczyli pseudoekolodzy. Boże broń, nie nazywajmy ich ekologami. Ekolog to wykształcenie. Bardzo poważne wykształcenie. Jak można byłoby to zmienić? Bo my tutaj mówimy pięknie o łowiectwie, mówimy o dzieciach. Oczywiście, przecież te dzieci są jak najbardziej normalne, one są wychowywane zgodnie z prawdą, tak? Życie i śmierć jest nierozerwalne. Ja ostatnio, znaczy bardzo często biorę udział w różnych dyskusjach z aktywistami. Brałem również udział w takich dyskusjach. Wczoraj w nocy okazało się, że nie jestem zbanowany na jednej ze stron antymyśliwskich, więc pozwoliłem sobie tam na dłuższe wypowiedzi. Jest bardzo prosta sprawa i wystarczy oprzeć się na logice, tak? Jeżeli... Ja zadałem takie proste pytanie, na które nikt mi nie odpowiedział. Czy jedzenie przez człowieka pokarmów jest czymś złym? Jest złym? Jedzenie jest złe? No nie jest. A jedzenie mięsa jest złe? No też nie jest. Więc zabicie zwierzęcia w wyniku konsekwencji logicznych też nie może być niczym złym. Kwestia oczywiście jest tutaj, jak się to robi, a że zabić trzeba, to jest rzecz oczywiście, no, oczywista. No, takie masło maślane mi troszeczkę wyszło, ale na tym to polega. Przecież ludzie nie zjadają żywych zwierząt, prawda? Nie jesteśmy wężami, nie połykamy ich na żywca. Żeby zjeść, trzeba zabić. Żeby mieć buty ze skóry, czy mieć futro, też trzeba zwierzę zabić, oskurować, prawda? I wtedy mamy te produkty, które noszą wszyscy, również pseudoekolodzy, oni również korzystają z tych dóbr. Więc oczywiście to wszystko pochodzi ze zwierząt zabitych. Jaka jest różnica między myśliwymi i wychowywaniem dzieci w duchu łowiectwa, a pomiędzy pozostałą częścią społeczeństwa, które bardzo mocno się odrealnia, a to, co się tam dzieje w tej chwili, to jest próba usankcjonowania prawnego nierzeczywistości. Tam się próbuje usankcjonować nierzeczywistość, nierealność i do tego absolutnie nie wolno dopuścić. To właśnie dziecko towarzyszące rodzicowi na polowaniu ma tą pełną świadomość, że zanim coś zje, to coś musi zostać zabite. Mało tego, ja mam taką nadzieję, jestem przekonany o tym, błagam, nie mówcie mi, że tak nie jest, że wszyscy myśliwi, nie wierzę, że wszyscy, ale umówmy się, że wszyscy myśliwi dziękują za to, co natura im dała do spożycia. Reszta społeczeństwa tego praktycznie już nie robi. Idzie bezrefleksyjnie, kupuje w markecie jakieś tam, powiedzmy, pierś kurczaka, tak? Czy ćwiartkę kurczaka. Jeszcze trochę, jak tak dalej pójdzie i politycy dalej się będą zajmować takimi sprawami, to będzie nie na opakowaniu napisane pierś kurczaka, tylko dodatek do obiadu. Żeby, broń Boże, ludzie nie zaczęli płakać, tak? Jak będą wyciągać to. Oni nie mają wiedzieć w ogóle, co to jest i skąd się to wzięło. Więc to nie jest normalne, to jest właśnie ta nierzeczywistość. I z taką nierzeczywistością trzeba walczyć. Tak samo jak wczoraj też poruszyłem taki temat, ktoś mi tam zarzucił, że jest to niehumanitarne. No ja błagam, no i oczywiście załączył mi definicję, co to jest humanitaryzm. I takie definicje poprzez działania różnych środowisk, czy aktywistów, filozofów nawet, zostają rozszerzone do granic absurdu. Bo oczywiście human po łacinie znaczy człowiek, tylko i wyłącznie człowiek, nie zwierzę. Nie może być traktowanie zwierzęcia niehumanitarne. Może być kontrowersyjne, ale nie niehumanitarne. Więc takie rozszerzanie
humanizuje jak gdyby zwierzęta, a wtedy bardzo łatwo jest pracować na emocjach. I wcześniej wspomniałem parę minut temu, jak z tym walczyć. Szanowni myśliwi, nie ma innej możliwości. I naprawdę weźcie sobie do serca, bo ja o tym mówię od kilku lat, niż powołania sztabów szybkiego reagowania. Trwa wojna ideologiczna i ona jest oczywiście, do tej wojny ideologicznej wykorzystywane są emocje, o tym koledzy tutaj wcześniej mówili. To jest bardzo poważna sprawa, bo tworzy się za grupką niewielu osób tak naprawdę w Polsce. To są pojedyncze aktywiści, to są guru różnych organizacji pozarządowych, nie będę mówił na pewno ekologicznych, bo z ekologią mają niewiele wspólnego, którzy wywołują w sposób całkowicie świadomy taki trend anty, czyli antyłowiecki, ostatnio antyleśny. O tym, że będzie trend antyleśny, że się pojawi, to ja uprzedzałem Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych 3 lata temu. Oczywiście to zostało całkowicie zlekceważone. Dzisiaj leśnicy stoją pod murem. Bardzo szybko was gonią. Atakują ich dokładnie te same środowiska, które atakują was. I walka powinna polegać między innymi na tym, że uderza się w dwie rzeczy. Czyli raz, bardzo szybko dementuje się pewne informacje. To, czego do dzisiaj nie robią Lasy Państwowe. Niestety, no, pracownicy Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych nie przepadają za mną obecnie, bo im wytknąłem praktycznie brak działań na arenie krajowej, a przede wszystkim międzynarodowej odnośnie Puszczy Białowieskiej, gdzie w ogóle nie było dementii. To ja potrafiłem siedzieć w nocy i pisać łamaną angielszczyzną na portalach włoskich, niemieckich, hiszpańskich, dementując kłamstwa, które pojawiały się w tej przestrzeni. Przecież od tego powinni być odpowiedni ludzie, którzy powinni reagować. Dlaczego nie reagują? I to jest ta obojętność właśnie. I ta obojętność doprowadza do takich sytuacji, że musimy się gromadzić w takich miejscach jak to i walczyć. To już nawet nie jest walka w tej chwili. Przecież my nie walczymy, my teraz czekamy, co będzie. To już jest czekanie, jakie będą decyzje, jak będą przegłosowane poprawki. To jest troszeczkę za późno. Drugim kierunkiem, my też nie powinniśmy, owszem, powinniśmy prowadzić dyskusję na różnych forach, jeżeli tylko nam dają taką możliwość, bo to wytrąca jak gdyby pseudoekologów z pewnego nurtu, z pewnej ideologii myślenia. Jeżeli opiera się dyskusję na logicznych związkach, to oni tracą rezon, oni już nie wiedzą za bardzo, co mają dalej powiedzieć. I o to chodzi. W takich dyskusjach trzeba brać udział i nie wolno sobie dać wmówić, że nie, bo to nic nie da, bo to nie warto, bo to nie warto ich przekrzykiwać. To nic. Bierze udział w dyskusji 5-6 osób, ale czyta to 1000, 1500, 2000 osób. I do tych osób my kierujemy swoje słowa. To jest bardzo ważne. Druga grupa to są politycy. My nie mamy atakować jako tako organizacji pozarządowych, bo one nie mają mocy sprawczej. Zobaczcie, jak oni działają. Oni wywierają nacisk na polityków. I nie tylko polskich, prawda? Mają bardzo dobre powiązania, przez wiele lat sobie to wypracowali z Unią Europejską, z Komisją Europejską przede wszystkim. I w tej przestrzeni oni się poruszają. Oni wywierają nacisk na polityków, pomimo tego, że to jest niewielka grupka ludzi. Do tego całkowicie odrealniona. Więc ja proponuję wam na przyszłość, czy jak jesteście w różnych grupach, w różnych kołach łowieckich, prawdopodobnie są tutaj osoby z zarządu głównego, konieczne jest powołanie sztabów szybkiego reagowania i konieczna jest grupa ludzi, która będzie lobbować wśród polityków, i to nie tylko krajowych, ale również wśród polityków unijnych, bo nie zapominajmy, jesteśmy w Unii Europejskiej. Mamy ogromne połacie Natury 2000, które cały czas się rozszerzają i jak pokazała ostatnio rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, na której byłem zresztą na drugim wysłuchaniu, to jak rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości wygłosił opinię, to czym on się kierował? No oczywiście Naturą 2000. Czym z kolei głosem naukowców, ale nie wszystkich naukowców, tylko tych, którzy są po stronie organizacji pozarządowych. Więc bardzo ważne jest dotarcie do tych ludzi i jeżeli chcemy ocalić polskie łowiectwo,
i polskie leśnictwo, bo ja tego nigdy nie będę rozgraniczał, to musimy znaleźć dotarcie do tych ludzi i tam musimy wypracowywać jak najlepsze relacje, czyli z politykami, zarówno krajowymi, jak i politykami unijnymi. To jest bardzo ważne. To wszystko zostało przespane, tego nie przespały organizacje pozarządowe. O co tak naprawdę chodzi? Nie oszukujmy się. Chodzi o pieniądze. Tylko i wyłącznie o pieniądze. To też zostało tutaj wspomniane. Łowiectwo to jest olbrzymi kapitał, to jest olbrzymi dochód, który można wyrwać na prowadzeniu tej działalności. Zwróćcie Państwo uwagę, bo jeżeli byście prześledzili kilka zjawisk, jakie się dzieją wokół na przykład czy ochrony kulika wielkiego, czy w ochronie niektórych gatunków rybitw, to tam pod dotacje na redukcję drapieżników sięgają właśnie te organizacje pozarządowe. I tam leżą naprawdę ogromne pieniądze, czyli to, co wy robicie ustawowo za darmo, to oni wykonują to samo za ciężkie pieniądze i już wtedy im w ogóle nie przeszkadza zabijanie dzikich zwierząt. Nie przeszkadza im nawet zabijanie kruków, prawda, czy stosowanie środków chemicznych. O właśnie, środki chemiczne, bo to niedawno się również pojawiło, prawda? Tutaj by trzeba było sięgnąć troszeczkę dalej. Ja nie znam tych powiązań kapitałowych, jakie mogą być pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a na przykład różnymi organizacjami, firmami farmaceutycznymi, ale na pewno takie naciski, taki lobbying są, podobnie jak było ze zwierzętami futerkowymi, prawda, i firmami, które dokonują utylizacji. To są rzeczy, to akurat ten przypadek jest ogólnie znany, bo został opublikowany w internecie, na YouTube można znaleźć te informacje, w jaki sposób firma zajmująca się utylizacją odpadków porzeźnych wspierała organizację z kolei, która walczyła z przemysłem futerkowym, jak się okazuje, walczyła z przemysłem futerkowym skutecznie, do tego stopnia, że banki odmawiają już kredytów tym firmom, przez to nie mogą się rozwijać, a już dokonano zmian, że mają zostać zmienione warunki do hodowli tych zwierząt. Więc to jest powolny upadek. Nawet nie trzeba zakazywać hodowli. Po prostu bankowiec, biorąc pod uwagę ryzyko, nie udzieli kredytu takiej firmy, to są ogromne pieniądze. Więc to są te kierunki, które ja bym sugerował, jak działać, bo to, że my tutaj mówimy, jak jest teraz, no to tak jest teraz, ale szukajmy przyczyn i szukajmy rozwiązań. Jak ja to mówię, nie szukajmy problemów na rozwiązania, tylko rozwiązania na problemy. To jest bardzo ważne. I te rozwiązania są w zasięgu ręki. Wy to możecie zrobić. Wy to możecie zrobić. To jest kwestia konsolidacji organizacji i przede wszystkim braku obojętności. Obojętność to jest... Tutaj była taka mowa, żeby nie mówić o winie. Ale no niestety, powiem to, obojętność to jest wina tego środowiska i środowiska leśnego, jeśli chodzi o lasy państwowe. Na tej obojętności żerują organizacje pozarządowe. Organizacje z kolei pozarządowe idą prostą drogą po pieniądze. Bo tylko i wyłącznie o pieniądze tak naprawdę tutaj chodzi i on ten wasz rynek chce przejąć. Teraz wam troszeczkę, żeby trochę gorzkich słów powiedziałem, to wam troszeczkę osłodzę. To, co ja też mówiłem jakieś chyba 4 lata temu, może 5 lat temu, już teraz dokładnie nie pamiętam. Szanowni myśliwi, jesteście jedynymi urzędnikami w Polsce. Urzędnikami, którzy wykonują ustawowe obowiązki za darmo, a jeszcze do tego dopłacają. Tam siedzą urzędnicy, którzy biorą ciężkie pieniądze. I to oni was powinni słuchać. Nieodwrotnie. To wy im powinniście stawiać warunki, a nie oni wam urządzać życie na modłę organizacji pseudoekologicznych, które są całkowicie odrealnione, całkowicie nierzeczywiste, co pokazała sytuacja Puszczy Białowieskiej. I tutaj, jeżeli mogę, dwa słowa, o tej puszczy jeszcze powiem, ale dwa słowa do pana ministra Kowalczyka, tak? Henryka Kowalczyka, dobrze mówię? Ministra środowiska? Panie ministrze Kowalczyk, nie wiem, gdzie pan jest, ale może pan posłucha. Niech pan nie wchodzi w układy z organizacjami pseudoekologicznymi, bo z nimi nie można iść na jakikolwiek kompromis z bardzo prostej przyczyny. Ci ludzie nie idą nigdy na żaden kompromis. Oni idą cały czas po swoje, choćby małymi krokami. Dzień dobry, witam koleżanki i kolegów Dasz Bur.
O godzinie 12 rozpoczyna się po przerwie pola siedzenie Sejmu, gdzie głosowania dotyczące prawa łowieckiego będą po całym bloku innych głosowań, w związku z tym dotyczących chociażby KRS-u, w związku z tym dzisiaj trudno jest oszacować, o której godzinie będziemy świadkami dyskusji na temat łowiectwa, przyszłości polskiego łowiectwa, sokolnictwa czy kynologii. Poprawki, które zostały zgłoszone tak naprawdę rzutem na taśmę, bez konsultacji, bez dyskusji, będą dzisiaj głosowane. W prowadzonych konsultacjach przez koleżanki i kolegów posłów, kiedy rozmawialiśmy chociażby z posłami, aby jednak wstrzymywać się w tych najtrudniejszych, najważniejszych i najgorszych dla łowiectwa, mieliśmy takie deklaracje, że jednak te poprawki chociażby dotyczące dzieci, dotyczące psów czy sokolnictwa nie przejdą. Dzisiaj wielki sprawdzian. Dzisiaj o godzinie 12-13 wielki sprawdzian. Będziemy apelować, będziemy zabierać głos, będziemy zgłaszać swoje postulaty i ostatecznie głosować. Ja chcę podziękować wszystkim bardzo serdecznie za to, że przyjechaliście, za to, że jesteście tutaj z nami. Przykre jest to, że posłowie myśliwi, wasi koledzy, wasze koleżanki milczą. Dzisiaj milczą. I mam nadzieję, że w głosowaniu zachowają się po prostu godnie, że zachowają się przyzwoicie. Jeżeli te poprawki przejdą, będzie bardzo trudno je odwrócić. Ale świat się nie kończy na tej kadencji. Ja wierzę, że roztropne, mądre rozwiązania będzie można jeszcze w przyszłości poprawić. Ta ustawa jest ustawą, która jest ustawą sprzyjającą rozwojowi ASF. Jest ustawą bardzo złą dla rolników i bardzo złą dla nas, dla myśliwych, likwidującą samorządność w organizacji społecznej. Otwiera to drogę do kolejnych organizacji, jak chociażby Izby Rolnicze czy Polski Związek Wędkarski. I najśmieszniejsze jest to, że kiedy zapytałam, co po PZŁ, czy zatrzymacie się, nie uzyskałam zaprzeczenia. W związku z tym najprawdopodobniej jest to pewien początek drogi. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Trzymajcie mocno kciuki przed dyskusją, która się odbędzie w Sejmie. Obiecuję, że mój klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował przeciwko tej ustawie. Dziękuję bardzo. Dasz Bór. I tak są podkręcane właśnie emocje i na bazie emocji tworzone jest później prawo. Takie prawo jest chore. To było już tutaj powiedziane. To nie jest żadne prawo, to jest bubel prawny. W ogóle całkowicie odbiegające od rzeczywistości, od tego, co się oczekuje od łowiectwa i co łowiectwo oczekuje od rzeczywistości prawnej. To jest bardzo ważne. To jest tak samo ważne dla leśników i tak samo ważne dla myśliwych. Ja tutaj apeluję i wręcz błagam, na kolana nie będę klękał, ale leśnicy, wyciągnijcie wnioski z tego, co się dzieje dzisiaj z myśliwymi, bo jutro będziecie wy. Zieloni po was idą i oni to nawet mówią otwarcie. Oni się wcale z tym nie czają. Oni chcą 40% polskich lasów. Wiecie o tym? Oni mówią o tym otwarcie. Oni wcale tego nie ukrywają. A teraz proszę mi powiedzieć, Natura 2000, okazało się, że praktycznie jest wyjęta spod polskiej jurysdykcji. Naturą 2000 rządzą w tej chwili, rządzi Unia Europejska. Rządzi Komisja Europejska. Polacy stracili prawo do rządzenia tym obszarem. Sami żeśmy sobie tak zrobili. I ja ubolewam nad tym, że dzisiaj razem z wami nie ma leśników. Bo współpraca między myśliwymi a leśnikami zawsze była wzorowa. I zawsze leśnicy i myśliwi powinni się wspierać. Zawsze. A gdyby do tego dołączyli jeszcze rolnicy, to byłby ten trójkąt, który jest trójkątem idealnym. Bo łowiectwo, rolnictwo i leśnictwo jest nierozerwalne ze sobą. Przecież tego uczono w technikum leśnym. Tego uczono na studiach. A w rzeczywistości legislacyjnej dzieje się absurd. To wszystko jest
rozczłonkowane i na każdą sprawę patrzy się oddzielnie. Nie da się patrzeć na te rzeczy oddzielnie. Nie ma takiej możliwości. Tak jak ktoś powiedział, że za chwilę tutaj będzie protest rolników. Tak, będzie. No oczywiście, że będzie. Jeżeli doprowadzi się łowiectwo polskie do takiego stanu, że w wielu przypadkach będzie wręcz niemożliwe wykonywanie polowań, bo sobie nienawistnicy robią co chcą, podjudzają się jeden drugiego i blokują polowania czy polowania zbiorowe, które przecież wy sami wiecie, to jest jedyna możliwość wykonywania planu, prawda, łowieckiego. Na polowaniach indywidualnych nie zrobicie przecież tego planu. Tak czy nie? Bo nie wiem. No to jak można blokować polowania? To, co było tam uchwalane, że o, że musi być to jakoś tam oczywiste, że jest to przeszkadzanie w polowaniu. Przecież oni sami w internecie deklarują, że będą przeszkadzać w polowaniu. To oni już powinni w tym momencie być penalizowani. To już jest założenie, że dokonają przestępstwa. Tak samo jak było w Puszczy Białowieskiej z przypinaniem się do harwesterów. Co to kurde jest? Jakie przypinanie się do maszyn? Przecież ci ludzie powinni być momentalnie zgarnięci, wywiezieni na dołek. Jeżeli mają powiązania agenturalne z obcymi państwami, tam powinno wpaść ABW na chałupy, zabrać wszystkie telefony, wszystkie komputery, od wnuczka po babcie i przyczepane jak się da. Powinny być sprawdzone rachunki bankowe. Jaki jest przepływ kapitałów między tymi ludźmi, organizacjami? Skąd idą pieniądze? To jest kolejne pytanie do polityków. Oni was próbują wykończyć, a nie zajmują się najważniejszymi sprawami. Gdzie jest ABW? Gdzie jest polski wywiad? Tak można rozłożyć całą Polskę na łopatki. No jak łowiectwo ma być wykonywane w sposób skuteczny, prawda, i efektywny, jeśli zaczyna się wytrącać pewnego rodzaju narzędzia do prowadzenia tego łowiectwa? I to dzisiaj przerabiać. Na tym chyba zakończę, żeby nie zanudzać, bo tak widzę, że chyba znudzeni już troszeczkę jesteście. Nie? Prowadzący? Uciekł? Tak, ja myślę też, że na tym możemy zakończyć, ja tylko zakończę taką puentą. To, co powtórzyłem dwa razy, powtórzę po raz trzeci. Musicie się zorganizować troszeczkę inaczej. Czyli musicie mieć ludzi, którzy będą bardzo szybko reagować przede wszystkim w przestrzeni publicznej, czyli w przestrzeni medialnej i w przestrzeni internetowej. Internet ma dzisiaj większą siłę niż telewizja. Zwłaszcza portale społecznościowe, bo o tym głównie mówię. Kolejna sprawa to jest lobbying, który będzie uderzał do polityków. Niesłychanie poważna sprawa, bo tak kreuje się prawo. Tak dzisiaj wam prawo wykreowali pseudoekolodzy, bo oni znaleźli do nich dojść. No i trzecia sprawa to brak obojętności. Musicie być aktywni. Nie ma innej metody. Takie mamy dzisiaj czasy, taki jest świat. Nie wolno udawać, że się nic nie dzieje, bo niestety, ale wasi przeciwnicy, nasi przeciwnicy, oponenci, ludzie, którzy mają swoje interesy w tym ukrywają, bo to jest walka interesów, oni nie spoczną. Oni mają jasno zakreślony cel i ten cel również wy musicie sobie zakreślić. A ja w święcie jestem przekonany, że jeżeli dokonacie tych trzech rzeczy, to druga strona nie będzie miała nic do powiedzenia, bo jest nielogiczna i nie ma racji, po prostu. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, była mowa o pieniądzach, wielkich pieniądzach, jakie to utrzymuje. Czy państwo dokłada nam złotówki jakieś do tego? Nie. Organizacja polowań, dokarmianie zwierzyny, pasy zaporowe, poletka łowieckie, to wszystko my robimy. Państwo za to nie płaci. Jedyne, co mamy z Agencji Rynku Rolnego, to dopłaty do jakichś gruntów, które się nam należą, tak jak i rolnikom, bo je uprawiamy. Ale to jest wierutna bzdura, że na łowiectwie można zarobić kokosy. To będzie wyglądało tylko w ten sposób, że ktoś, jeśli to dojdzie do skutku, sprywatyzuje te obwody, to on je wyeksploatuje i rzuci w cholerę i z powrotem poproszą nas, zajmijcie się łaskawie tym, co my spapraliśmy. Przecież dobrze wiecie, że taki byłby scenariusz. Czemu nie pyta się tych ludzi, którzy się na tym znają, a wierzy się laikom? Jakimś bzdurnym, górnolotnym ideom, a tych, którzy tam w pocie czoła codziennie pracują, zbywa się jakimiś sloganami albo udaje się, tak jak to miało miejsce z panem ministrem Kowalczykiem podczas naszych rozmów, że coś się udało załatwić. Jak się okazało, nic się nie udało. Tak paskudna jest ta polityka.
że byliśmy pewni, że rozmawiamy jako partnerzy, a okazało się, że nie do końca, a właściwie wcale nie. Wczoraj otrzymałem bardzo krzepiącą wiadomość, moi drodzy, zza oceanu, ponieważ przedstawiciele Polonii Amerykańskiej poinformowali mnie, że te 10 milionów, to oczywiście nie wszyscy przecież, ale ci, którzy tam są, postarają się zrobić wszystko, żeby podczas wyborów jak najmniej głosów dostała obecnie rządząca partia ze strony Polonii Amerykańskiej. Gorąco mnie o tym zapewniono. Trwają również rozmowy z ich strony z Polonią Brytyjską i może to dalej będzie pączkować. To jest duży elektorat wyborczy. A ja wam powiem jeszcze coś. Jeżeli nie chcą z nami rozmawiać rządzący jak z partnerem, tylko jak z chłopcem, to my zróbmy coś takiego przed wyborami. My załóżmy stronnictwo myśliwskie, przyrodnicze, takie nazwijmy. Żeby byli i leśnicy, i myśliwi. Wszyscy, którym leży na sercu dobro polskiej przyrody. I to, co się z nią wyprawia. Nasz Bóg. Ja chciałem tylko krótko powiedzieć, że to, że tutaj jesteśmy, to jest żadna przegrana. To jest następny etap naszej drogi do sukcesu. Nie wolno nam inaczej myśleć, naprawdę. Wierzcie mi, osiągniemy sukces. Jak wspomniałem, jeśli nie tutaj, dziś, teraz, jutro, pojutrze, to przed wyborami. Jestem tego pewien. Jestem z wami, a wy ze mną. Jesteśmy potężną siłą. Nie wolno nam nawet przez chwilę myśleć inaczej, bo taka jest prawda. A oni chcą, żebyśmy myśleli inaczej, żeby nas sprowadzić do parteru. Nie damy się. Sygnał, koniec polowania i pożegnanie.